Nie. Musi zwiędnąć i umrzeć. Co zamiera i ulega rozkładowi, jest pożywką dla nowego życia. Oto wielki cykl istnienia. A my, kapłani Ratmy, używamy naszej mrocznej sztuki, by go chronić. Choć jesteśmy powszechnie niezrozumiani, zawsze udajemy się, gdzie jesteśmy potrzebni. Mój mistrz i mentor dowiedział się, że na zachodzie spadła gwiazda, której moc zbudziła zmarłych. Mam wyruszyć do Tristram i złożyć ich na wieczny spoczynek. Albowiem jeśli cykl zostanie przerwany, nastąpi koniec wszechrzeczy. Wyczuwam bliskość upadłej gwiazdy i martwych, których ożywiłem. Przybyłem na pomoc. Gdzie upadła gwiazda? Spadła na starą katedrę. Przeżyła tylko jedna osoba. Lea. Porozmawiaj z nią. Kapitanie Runford! Idzie tu więcej zmarłych! Nie możemy otworzyć bramy, dopóki ich nie przepędzimy! Jest ich więcej! Nigdy nie widziałem nikogo, kto walczy tak jak ty! Straże! Otworzyć bramę! Le znajdziesz w gospodzie pod zarżniętym cielakiem. Przybyłem tutaj, żeby badać upadek starego Tristram. Zakarum popadło w niełaskę! W co mamy wierzyć? Wiele lat ludzie bali się mieszkać w cieniu ruin przeklętego miasta Tristram. Ty jesteś Lea? To ty przeżyłaś upadek gwiazdy? Tak. Przybyłam tu, żeby zebrać zbrojnych, ale... Uwaga! Ranni się przemieniają! To mi wykańcza interes. Umarli nas zaleją, jeśli czegoś nie zrobimy. Tak. Jestem tu, by położyć temu kres. Dziękuję. Porozmawiaj z kapitanem Runfordem przy bramie. On powie ci, co trzeba zrobić.
Jesteśmy oblężeni od 6 dni. Wujek Deckard nadal się nie znalazł. Kapitan Rumford i reszta tracą nadzieję. Staram się ich podtrzymać na duchu, ale jeśli pomoc nie nadejdzie szybko... Nawet nie waż się pomagać naszemu burmistrzowi z wozem. Niedaleko. Aha. Masz tak naprawdę. Umarli powstają z grobu. Obiecałem Marko, że go ochronię, a teraz... W nocy? Nad miast. Przyniosę spokój. Podziwiam twoją odwagę, ale kapitan Dalton i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem. Mam w tej kwestii doświadczenie. Wierzę ci. Uderz na plugawe matki i ich królową. One żygają tymi monstrami. Atakują barykady! Tam jest jedna z plugawych matek! W ruinach przy drodze jest ich więcej. Będzie wyzwanie. Teraz rozumiem znacznie więcej. Umarli i zaczęli nas pożerać, kiedy spaliśmy. Są wszędzie. Uciekaj! Ratuj się! Zadanie wykonane.
stare Tristram. To tutaj odrodził się Diablo. Przez wiele lat wujek tutaj Diablo doprowadził króla Leoryka do... Nie wiem, co tak naprawdę się tutaj stało, ale... Dziękuję za pomoc. Możesz przemówić Lei do rozsądku? Nie chcę zrezygnować z ratowania wujka. Cóż, jeśli żyje, jego wiedza może okazać się bardzo pożyteczna. Pomogę ci znaleźć twojego wujka. Najpierw musimy otworzyć katedrę. Strażnicy zamknęli ją, zanim zostali zaatakowani. Rumford powiedział mi, że przebili się do chaty Adri. Klucz powinien tam być. Szkoda, że Bart dał się pożreć. Co robimy w moim pokoju? Zdarzył się cud. Pojawił się bohater, jak z opowieści wujka Deckarda, i uratował nas. W głębi serca wiem, że wujek ciągle żyje i modlę się, żeby bohater bezpiecznie sprowadził go do domu. Nareszcie dotarliśmy do starej katedry w Tristram. To tutaj Diablo, władca grozy, po raz pierwszy zdeprawował gatunek ludzki. Wreszcie znajdę odpowiedzi, których szukam. Lea obawia się o moje bezpieczeństwo. Deckard Tate. Jesteś strasznie pewny siebie. Otworzę ci bramę. Adria była moją matką, ale niewiele o niej wiem. Zmarła, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Wychował mnie wujek Deckard. Znałaś twojego ojca? Podobno był wielkim wojownikiem, który zaginął, kiedy Tristram opanowały demony. Ukryta piwnica. Pełno tu czarnej magii. Ludzie mówili, że była wiedźmą, ale nigdy w to nie wierzyłam. Oto klucz i dziennik mojej matki. Niepokoi mnie to, co zobaczyłam. Chcę dowiedzieć się więcej, ale to musi zaczekać. Najpierw trzeba uratować wujka Deckarda. Zostaw to mnie. A sama lepiej tu poczekaj i dowiedz się, ile zdołasz. Dziękuję. Aidan przyszedł do mnie zeszłej nocy. Podejrzewałam, co kryje się w jego zatroskanym sercu. Pocieszyłam go najlepiej, jak umiałam. Bez względu na to, gdzie się uda, piekło będzie kroczyć za nim. Cienie znów zawisły nad Tristram. Lecz tak jak Aidan, odejdę, zanim nas ogarną. Ta dusza nie zaznała jeszcze spokoju. Katedra w Tristram.
była gdzieś blisko. Nazywam się Lagdanan i jestem przeklęty. Niegdyś byłem kapitanem w armii króla Leoryka. Służyłem z honorem władcy i ojczyźnie. Nikt nie kochał swego króla bardziej niż ja. Nawet wtedy, kiedy mój miecz przeszywał jego zdeprawowane serce. Wszyscy muszą służyć cyklonom. Cię słabość! Śmierć nadchodzi. Plugawe pomioty! Odejdźcie precz! Precz! Aby ta półka wytrzymała. Szkieletów? Obudziła mnie moc gwiazdy! Wkrótce wszyscy będą cierpieć tak, jak ja cierpiałem! Straże! Chcę mieć jego kości! Kejnie. Wracajcie do swoich grobów! Sądzę, że może... Jak to dobrze, że Lei nic się nie stało. Obawiałem się na jego... Musimy omówić sprawę gwiazdy. Wracajmy do Tristram. Odnalazłem wuja Lei, Dekarda Kejna. Ścigał go stwór zwany Królem Szkieletów, który teraz broni mi dostępu do gwiazdy.